Jeśli podobają Ci się treści na moim kanale, zalajkuj, skomentuj, podziel się i zasubskrybuj. To pomoże mi w jego rozwoju. Jeśli przyszłoby Ci na myśl wesprzeć moją pracę na tym kanale finansowo, możesz to zrobić tuż pod tym filmem. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani. Tutaj Ziggy z Teksasu. Nadaję jak zwykle ze Spring Branch na północ od dużego miasta w San Antonio w Teksasie. Pogoda. Słuchajcie, no jest ciepło. Ja nagrywam po południu, dzień wcześniej. Ciągle jest 20 stopni. Przez cały dzień tak było od rana. 20 stopni, jest godzina 18:30, dalej 20 stopni. No i niech na razie tak zostanie. A ja chciałem Wam życzyć dzisiaj tak, jak ten piękny pies za mną z różą w zębach dla Was. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Walentego. Więc wszystkiego dobrego. Kochajcie się, kochajcie samych siebie, kochajcie się nawzajem, kochajcie innych, bądźcie życzliwi. Okażcie dużo serca dla siebie przede wszystkim. A jeśli tego serca dużo, dużo, dużo okażecie dla siebie, to z pewnością starczy go i dla innych. Tego Wam życzę. Dzisiejszy poradnik będzie bez jaj, a może z jajami, więc zapraszam. Ale pamiętajcie o Dniu Walentego. Zróbcie wszystko, żeby zrobić przyjemność sobie i innym. Zapraszam na poradnik. No ale dzisiaj, słuchajcie, ten poradnik taki to naprawdę będzie z jajem albo bez jaj. To już od tego, jaki będziemy mieli na to punkt widzenia. No dobrze, słuchajcie, chcę sobie tu zrobić jedno zastrzeżenie. To zastrzeżenie będzie dla YouTube'a i dla tych wszystkich z Was, którzy na żartach się nie znają. Ok? A więc teraz to będzie trochę kabaretu i trochę mojej fantazji. To będzie wyłącznie moja fantazja. Ok, no to fantazjujemy. Siadacie wygodnie w fotelu, włączacie TV, żeby zobaczyć jakiś Wasz ulubiony kanał albo może stację telewizyjną. Włączacie, no i widzicie, że właśnie zaczyna się wywiad. Może być ciekawie, bo facet pojechał do fabryki mało znanej, która mówi o tym wszem i wobec, że od teraz będzie produkowała jaja. No myślisz sobie, fajnie, nowa farma, ale nie. Facet mówi coś wręcz przeciwnego. Będą robić jaja. No i tak sobie myślisz, jaja sobie robi? Bez jaj, nie? Ale on nie, on uparcie mówi, że tak, tak, będą robić jaja. Dziennikarz dopytuje, więc wychodzi na to, że te jaja będą sztuczne. Będą produkowane z różnych ingredient, czyli z różnych składników, ale nie z jaj. Co tam ma być? Pomalutku się tam wyjaśnia. Różne dodatki. No, będą rośliny jakieś, prawdopodobnie strączkowe, fasolki, jakieś inne dodatki, tak żeby jaja były zdrowsze od jaj. No i znowu sobie myślisz tak, bez jaj, nie? Jak to może być? Ale dziennikarz wierci, no i zadaje kolejne pytania. Mówi, no tak, ale po co to wszystko? No i ten, z którym przeprowadza wywiad, mówi tak, a widziałeś kiedyś, jak kura produkuje jaja? No nie widziałem, ale wiem, no znosi jaja. Znosi, tam znosi. Ona je wysrywa. Naprawdę? No, wychodzą jej z dupy. No nie, no co ty? No tak, a potem jeszcze je obsra. Fe. Wiesz, jakie to niezdrowe? Jakie to niehigieniczne? Moja babcia kiedyś umarła od bakterii. Naprawdę, męczyła się strasznie, słuchaj.
Precz z bakteriami, precz z bakteriami. Od dzisiaj jaja będą pozbawione bakterii. Okej. To jaka będzie zaleta tych jaj? No właśnie, nie będzie tam bakterii. Nie będzie tego wszystkiego, co jest w jajach. Precz z tym. A jak to nie będzie? To nie będą jaja. Będą jaja, ale bez tego wszystkiego, co tam ma kura w środku. No bez jaj. Naprawdę? No i jaja bez jaj, tak? Będą takie jaja. Dziennikarz wątpi, bo wie już, dowiedział się, że cena takiego jaja będzie 3 razy wyższa od zwykłego, no bo jak wy to chcecie zrobić? Cena jest 3 razy wyższa od zwykłego jaja. No to chyba musicie popracować na tym, żeby obniżyć cenę. Ale ten spryciarz uśmiecha się i mówi, no można to zrobić na 2 sposoby. Albo się obniży, albo się podwyższy. No ale co chcesz podwyższać? No cenę tych zasranych kurzych jaj. Aha, ty nie obniżasz, a oni podwyższają. No to jak chcesz to zrobić? A już się tam znajdzie sposobik na to. Okej, koniec wywiadu. Przełączasz kanał. Szukasz. No i kurczę, znowu wchodzi program z jajami. No i informują cię. Słuchajcie, tutaj w naszym kraju już będzie bez jaj. Nigdzie ich nie ma. Nie można ich kupić. No i co się takiego stało? Oj, przyszła straszna choroba. No i wiesz, w jednym stanie, w drugim stanie, w trzecim stanie wykryto niezwykle silne jej ogniska. Musimy wybić wszystkie kury co do jednej, aby chrupsko nie opanowało wszystkich stad. Dziennikarz tak trochę powątpiewał, mówi, no dobra, ale jak wybijesz wszystkie kury, no to już nie będzie stad. No właśnie, i o to chodzi. Audycja się skończyła, przełączasz kanał. W zasadzie już chciałbyś coś lekkiego, ale przełączasz. A tutaj znów audycja o jajach. Tym razem z innego gatunku. I mówią ci, kochany widzu, nie było jaj, prawda? No właśnie, życie bez jaj jest trudne. Ale powiemy ci, co się stało. Otóż doszliśmy do tego, że pewne 2 duże kompanie postanowiły zadbać o nasze zdrowie. No i co zrobiły? Pomyślałem sobie tak. Jesteśmy za grubi, za tłuści, opaśli. Mamy zbyt dużo tych wszystkich składników, które nas poszerzają i powiększają. No to może dalibyśmy kurom mniej jeść. Ale obrońcy mówią, mniej, kura potrzebuje, nie? No okej, ale może byśmy jej dali takie żarcie, żeby myślała, że je, a tak naprawdę tam nic nie ma. No i wpadli na pomysł, że pasza dla kur będzie zubożona. Zubożona w białko, żeby dbać o tych wszystkich, którzy te jajka będą zjadały. No ale kury nie głupie. Kury nie dostały odpowiedniej karmy i się ze z tego kury przestały nieść. Okej. Program się skończył. Przełączasz kanały. A tu znów o jajach. Tym razem inny reporter pojechał do tego stanu, w którym to wszystko się zaczęło. Jakaś cholerna zaraza. No i wybijanie wszystkiego, co się da. No bo przecież to się może przenieść na inne stada, więc lepiej je wybić. Okazuje się, że będzie duży problem. No bo ci wszyscy, którzy bez jaj żyć nie mogą, jak będą żyć? No przecież omlecik, jajeczniczka, ciasteczko, babka i tak dalej, i tak dalej. Co z nimi? Więc przypomniano sobie o wywiadzie sprzed miesiąca i popędzono do
tej niepozornej małej firmy, która zaczęła produkować sztuczne jaja. Ale w trakcie, kiedy pędzono tam na ten wywiad z tym Billem z tej małej, nieznanej firmy, dziennikarz w radiu w samochodzie usłyszał, że ceny jaj, których nie ma, wzrosły ponad czterokrotnie od ostatniego miesiąca. I jedzie sobie do tego Billa z tej małej, niepozornej firmy sztucznych jaj i myśli sobie, ten Bill to prorok. Prorok czy co? To znaczy, że a jednak te jaja sztuczne będą tańsze od prawdziwych. Zajeżdża do małej, nieznanej jeszcze nikomu firmy i dowiaduje się, że tak, już są gotowi. Wyszli z fazy eksperymentalnej, dziś mogą produkować miliony rocznie, miliony miesięcznie, miliony dziennie, miliony, miliony, miliony sztucznych jaj. I pytają tego właściciela tej firmy, czy te jaja będą naprawdę bez jaj? No tak, to przecież o to chodziło. Ale nie martw się, nie martw. Dodamy tam wiele rzeczy. No i patrzę tak na te jaja, które już rozłupane leżą w przezroczystym pojemniku. Dziennikarz też spogląda i mówi, wiesz co, te twoje żółtka jakieś takie, to są z wybiegu te jaja? Czy nie? Bo chyba nie, bo takie jakieś blade. No ale Bill woła, Johnny, farba numer E185, 2 litry więcej. A okej. Okay. No dobrze, to był mój głupi kabaret, ale tak mi naszło dzisiaj. A teraz fakty. Fakt pierwszy. W Stanach Zjednoczonych z początkiem roku zabrakło jajek. Nie było jaj w sklepie. Dostaję różnego rodzaju SMS-y, telefony od przyjaciół, znajomych. Zini, kup sobie, lubisz jajka? Kup sobie. Masz jeszcze kury? Nie, nie mam. Kup sobie jajka. Ja mówię, no jak to? Ja bez jaj. Nie, naprawdę bez jaj. Nie ma ich w sklepie. Wybraliśmy się. No i powiem wam, że ceny jaj, taka dozen, to jest taka paczka 12 sztuk, kosztowała pomiędzy 2 dolary z centami do mniej więcej 4,50, to już były dobre organiczne jajka. A dzisiaj ta sama paczka kosztuje od 6 do 10. Kilka razy tyle. Mówię sobie, co jest grane. Udało mi się wtedy kupić na początku roku jajka. Kupiłem za niecałe 8 dolarów. No ale cóż, cena jajek wzrosła prawie 3 razy. Dziś mamy taką sytuację, że jajka z powrotem się pojawiły, ale ceny stare się już nie pojawiły. Spadły nieco, ale nieco. A więc jajka zdrożały jakby zupełnie bez powodu. A może jednak jakiś powód był? A więc fakt pierwszy. Nie było jajek. Dlaczego? Mało ludzi zadawało sobie pytania, no jak się to stało? Co, czy mróz? Co się stało? Co kury zaprotestowały? Przestały nieść? Nie przestały nieść. Jaki był powód? Powód ten odkryto. Otóż w Stanach Zjednoczonych są dwie główne firmy paszowe. Ja nie będę wymieniał ich nazw. Dwie główne firmy, które dostarczają pasze. Między innymi pasze dla kur, dla drobiu. I jeden z farmerów pokazał, jak te pasze dziś wyglądają. Hej, witajcie wszyscy. Robiąc to szybkie wideo dla każdego z was, którzy mają kurczaki na podwórku, dostajemy to tutaj, Family Farm and Home. Nie mieliśmy jajek już od, zaraz, zobaczmy, 10 tygodni. Wiecie co? Cofam, może mam jedno sporadyczne jajko tu i tam. Mam 8 warstw.
musicie sobie poszukać lokalnego młyna paszywego, naprawdę. Idźcie do lokalnego młyna paszywego, nawet jeśli musicie trochę pojeździć. To Szyt, Traktor Supply, oni zabrali lizynę z paszy. Lizyna jest aminokwasem krytycznym do produkcji jaj. Tam tego nie ma. Tam tego nie ma, więc poszedłem do lokalnego młyna paszowego i dostałem własną. Mam teraz paszę mieloną dla kurczaków i zmieszam ją z karmą dla kóz, tak żeby było zboże. Tam są dobre rzeczy. Dodam tego, bo tu jest proszek. Dodam tego proszku, zmieszaj to z tym drugim i upewnij się, że dodałeś też wapń. Ja dodaję z muszli ostrych, ale tak czy inaczej te rzeczy idą do kosza na śmieci, idą do kosza. Jeśli masz nioski na podwórku, przestaw się dzisiaj, to ci zajmie 6 dni, zanim zaczniesz widzieć jaja. Zobaczysz natychmiastowy wzrost produkcji. Fakt drugi. W połowie stycznia odkryto, że dwaj główni potentaci, producenci pasz dla drobiu, zmienili skład tej paszy. Zmienili skład, wycofując z paszy lizynę. Lizynę, która jest podstawowym składnikiem do produkcji jaj. Bez lizyny kury nie będą produkowały jaj. Było jeszcze zubożonych wiele innych składników tej paszy. Objętościowo to była ta sama pasza. Ale jeśli chodzi o składniki, zupełnie nie. To jest fakt drugi. Co się stało? Pomyłka? Wpadka? Te firmy nie wiedziały, co robią? Okej, to był fakt drugi. Fakt trzeci. Fakt trzeci z ubiegłego roku. Otóż jeden z amerykańskich uniwersytetów, ja tu będę trochę unikał, żeby nie zbanowali tego poradnika, ale jeden z dużych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych doszedł do wniosku, że jaja kurze są doskonałe do walki z tąże celebrytką. Tam z tym, wiecie, tym małym czymś, co nosiła ta celebrytka ze sobą, okazało się, że przeciwciała występujące w białku są doskonałym środkiem zapobiegawczym dla osób, które są narażone. To zostało opublikowane w czasopiśmie dotyczącym celebrytek. Tutaj unikam nazwy, bo mi zbanują. 9 lipca zeszłego roku. I jakby konkluzja tego raportu, tego badania jest taka, czytam, piękno tego systemu polega na tym, że można wytworzyć wiele przeciwciał u ptaków. Oprócz niskich kosztów przeciwciał, produkcji tych przeciwciał, można je bardzo szybko aktualizować, stosując zaktualizowane antygeny do hiperimmunizacji kur, umożliwiając ochronę przed obecnymi wariantami wiecie czego. No, ja odkryłem ten artykuł teraz dopiero, kiedy poszukiwałem tych wszystkich elementów, które by się ułożyły w jedną całą układankę, te wszystkie puzzle. Kura średnio składa 300 jaj rocznie, więc można uzyskać bardzo, bardzo dużo środków zapobiegawczych. Jaja. Ale jaja, co nie? Okej, to był fakt trzeci. Fakt czwarty. Może nie powiązany z tym bezpośrednio, o czym mówiłem przed chwilą, ale jest faktem. Kiedy zabrakło tych jaj w styczniu, to pomyślałem sobie, że może warto byłoby kupić taki duży kurnik z prawdziwego zdarzenia, żeby znów mi się te rakuny nie wkradły i nie wykradły kur. Przemknęła mi taka myśl przez głowę, więc zanurzyłem się w internecie, no i zacząłem sprawdzać. No i ten fakt czwarty jest taki. Dosłownie wszystkie firmy, które produkują kurniki, obniżyły raptownie ich cenę. I to obniżki były o kilkaset procent.
dosłownie tam na przykład z 1000 do 200-250. Ceny były różne, ale wszystkie firmy je obniżyły. Wszystkie firmy? No bez jaj. Słuchajcie, no co, umówiły się? A może wiedzą coś, czego my nie wiemy? Dlaczego? Przecież powinno być zapotrzebowanie na te górniki. Ceny powinny pójść w górę, nie? Wszyscy chcą teraz, no nie ma jaj. Jesteśmy bez jaj. Trzeba mieć górniki i produkować te jaja u siebie. Ale ceny spadły. Co wiedzą oni, czego my nie wiemy? Okej. Zostawiam was tymi faktami, bo to dzieje się daleko od Polski, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, trochę w Meksyku, to o czym wam mówię, ale jest to jedna z tych ich metod na to, ażeby trochę nam zamieszać w życiu i czasem w głowie, i ręczę wam, że przyjdzie to również do Polski. Bo dlaczego? Bo fakt piąty i ostatni. Niedawno znalazłem artykuł, który mówi o tym, że w WEF doszło do wniosków, że tak naprawdę jajka szkodzą. Słuchajcie, odkryli, że cholina, ta, która jest tak bardzo wychwalana w tym raporcie z zeszłego roku, z 7 lipca, jest niezwykle zabójcza w jajkach. Że to ona właśnie przyczynia się w jakiś sposób, nie wiedzą w jaki, ale przyczynia się do rzekomej aktywności krzepnięcia krwi. Mówią, że konsumpcja choliny jest przyczyną nagłej śmierci ludzi na całym świecie. Tej śmierci takiej bez przyczyny. Wow. Słuchajcie, fakt piąty. Oni odkryli coś, czego nie odkryto przez dziesiątki, setki lat. Wow. Sztuczne jaja? No bez jaj. No i teraz, kochani, nasza rola jest tutaj. My musimy zacząć obok systemu, bypass. Wyciągajmy wnioski z tego wszystkiego i róbmy swoje. No tak, a teraz już naprawdę bez jaj. Słuchajcie, wczoraj na moim kanale wyemitowałem film, który został zatytułowany tam, cała prawda o dodatkach do jedzenia, raport NIK. No i powiem wam, że niestety stwierdzam ze smutkiem, że ten film nie ma w ogóle oglądalności. To znaczy jest tam, teraz patrzę, jest tam 1700 i tak sobie zadaję pytanie, co w ogóle was interesuje? Bo mnie wydaje się, że ten raport jest niezwykle istotnym dla podniesienia naszej świadomości. Tak jak o tych jajach, tak tam, w tym raporcie była mowa o całej prawdzie o dodatkach do jedzenia. I wiecie, kiedy przeglądam sobie komentarze, jest ich tylko 31, no ale pod niektórymi filmami mamy tutaj ponad 100, 500. Tu jest 31. Tak jakby to was w ogóle nie interesowało. No i zadajecie pytania. Pytania typu. No i co my możemy z tym zrobić? No. Kochani, trochę ręce opadają. Ten film jest zrobiony tak, żebyście naprawdę wyciągnęli z tego proste wnioski. Nie masz kontroli nad dodatkami, mimo że system ci mówi, że to kontroluje. Nie masz kontroli, ponieważ normy dotyczą tylko jednego dodatku w produkcie, który kupujesz. Jednego. Na przykład, jeśli tych dodatków tam jest 10, E120, E150, E160, E180, 10 różnych. To norma na E120 mówi, ile go może być w tym danym produkcie. Koniec, kropka.
ale żadne badania, ani żadne normy nie mówią, co się stanie, jeśli zjesz kajzerkę z tym E coś, parówkę również z tym E coś, polaną sosem albo keczupem również z tym E coś, popitym herbatą, taką z torebki, która ma również to E coś. Żaden raport tego nie bada, więc wyciągaj wnioski. Jeśli już naprawdę kupiłeś coś z zawartością tego E i przeczytałeś, że jest tam to E, to skomponuj twoje menu na ten dzień, aby już w innych produktach tego nie było, bo ty to kumulujesz. Ale co więcej, ja w ogóle unikałbym produktów przetworzonych, chyba że naprawdę jesteś w krytycznej sytuacji, bo nikt nie badał, i to wynika z raportu, nikt nie badał, jaka jest synergia pomiędzy poszczególnymi E. Inaczej mówiąc, jak E jakiś tam wpływa na E któryś tam inny. Nikt tego nie badał. Mimo to wielu ekspertów pisze na swoich stronach albo wydaje takie ekspertyzy publicznie, że nie, no to jest przebadane i dopuszczone. Dopuszczone co do jednego produktu, ale nikt nie bada synergii tych dodatków i nikt nie zastanawia się nad tym, co się stanie, jeśli zjesz kilka produktów z tym samym dodatkiem. O ile przekroczysz normę? Prawdopodobnie o dużo. No i to, co mnie zasmuciło, to fakt, że ten akurat film, który tak bardzo mówi, bije po oczach w tym raporcie, co mamy zrobić, aby uniknąć chorób, aby uniknąć jedzenia chemii, nie ma popularności. Kurczę, co z nami się dzieje, słuchajcie? Co z nami jest? A więc, słuchajcie, rozwiązanie może nie jest proste, ale jest możliwe i trzeba to zrobić. Nie kupujmy produktów wysoko przetworzonych. Nie musisz. Możesz wszystko to ominąć. A teraz przeczytam wam e-mail, jaki dostałem od jednego z moich widzów. Pozwólcie, że go poszukam. Już jestem. Znalazłem sobie ten e-mail. E-mail jest od Jaromira. Jaromir do mnie napisał tak: dużo śnię, ale nie zawsze wszystko pamiętam. Czasami coś w ciągu dnia przypomni mi małe fragmenty tego, co mi się śniło. Zazwyczaj jest to walka z jakimś wrogiem lub też ucieczka przed nim. Walka z kimś, kto chce mnie skrzywdzić lub moją rodzinę, albo bliskie mi osoby. Sporo snów mam z osobami z mojej rodziny, które już odeszły. Są też takie sny abstrakcyjne, na przykład, że ratowałem kangury w Egipcie. Chroniłem je, by bezpiecznie przeszły na drugą stronę jezdni. Kolejny sen o ratowaniu to, wyobraź sobie, nadmorski kurort. Małe domki, sklepiki, piękne uliczki i wielki statek. Ale olbrzymi, taki olbrzymi. Olbrzymi cruise ship. A ja na jego pokładzie uciekam przed wrogiem i próbuję odnaleźć mojego dorosłego syna, który raz jest moim synem, a drugi raz moim nieżyjącym już bratem. A teraz opiszę dwa sny, które miałem w zeszłym roku. Sen pierwszy. Odwiedzałem znajomego, który ma firmę szkoleniową. Zawoziłem mu jakieś materiały na kolejne szkolenie. Po przyjeździe na miejsce materiały przekazałem jakimś dwóm kursantom, trochę z nimi porozmawiałem i zorientowałem się, że miejsce, w którym się znajduję, to wnętrze, kulisy jakiegoś teatru. Czarno dookoła, jakieś tylko małe lampki oświetlają reżyserkę, a mój znajomy stoi w niej i ogląda jakieś sceny z poprzednich szkoleń. Jedna z oglądanych scen to było jego ukrzyżowanie. Tak jak ukrzyżowanie Jezusa. Ja patrzę, oczy wybałuszam, a znajomy patrzy na mnie i mówi do mnie: To był odlot, pamiętam do dziś. Potem spogląda ponownie w moją stronę. Ja widzę, że nie jestem sam. Obok są też inni kursanci. A on zadaje pytanie: a wy co robicie dla siebie? Każdy z nich przechwala się, czego to nie robi.
W końcu wzrok jego utknął we mnie. A ja odpowiadam, staję przed lustrem, patrzę na siebie i mówię, jestem piękny, jestem zdolny, jestem świetny. No i tak zakończył się ten sen. Sen drugi. Pamiętam dokładnie każdy detal tego snu. Był środek nocy, a ja znajdowałem się w moim starym osiedlu, na którym dorastałem, jak byłem dzieckiem. Dookoła 10-piętrowe bloki, na środku pomiędzy nimi przedszkole. Przy każdym bloku mały placek zabaw, trawniki, metalowe lampy, zakończone na górze szklanym kloszem w kształcie kuli. I w jednym z końców osiedla sklep spożywczy, z przylegającym do niego kioskiem ruchu. I w tym wszystkim ja, sam, nie ma nikogo dookoła. Idę w stronę już wspomnianego wcześniej sklepu spożywczego, a moją uwagę przykuwa postać. Obrzydliwie diabelska postać, jak z najgorszych horrorów. Wielki kozi łeb, czerwone kozie oczy i wielkie kopyta, ubrana w jakiś czarny serdak. Naprawdę wielka, wielka i potężna postać, której naprawdę można się przestraszyć. A tu stało się coś dziwnego. Nie przestraszyłem się jej, tylko z całym impetem podążałem w jej stronę, powtarzając sobie na głos. Pan jest moim pasterzem, nie zlęknę się niczego. I cały czas powtarzałem to. Pan jest moim pasterzem, nie zlęknę się niczego. Aż doszedłem do niego i z całym impetem, z całą siłą, jaką mogłem z siebie wydobyć, walnąłem go pięścią jak młotem w jego łeb. Prosto między oczy, tak z samej góry. A on był tak zaskoczony tym, co się stało, że rozpłynął się w powietrzu i śladu po nim nie było. Jest jeszcze trzeci sen. Ten to mnie zmęczył. Ponownie moje stare osiedle. Te same bloki. Nade mną czerwone niebo. Nie takie jak zachód słońca, ale takie czerwono-złowieszcze, jakby się paliło. Idę odwiedzić, może ostrzec mojego syna, który mieszka w moim starym mieszkaniu w jednym z tych bloków. Ale wszędzie na ziemi leżą martwi ludzie. Nie wiem, od czego nie żyją, ale trup leży gęsto. Wszyscy leżą twarzą do ziemi. Nagle na jednym z bloków na dachu, blisko krawędzi, widzę dwie, trzy osoby, same kontury ciemnych postaci. Przeczuwam, co chcą zaraz zrobić i próbuję powstrzymać je moim krzykiem, by się zatrzymali. Ale jestem za daleko, nie słyszą mnie. Widzę, jak w zwolnionym tempie jedna z nich przechyla się poza krawędź dachu i leci w ciszy w dół. Byłem daleko, ale i tak usłyszałem głuchy odgłos, który wydaje ciało upadającego na beton z dużej wysokości. Poczułem ból. Poczułem ból, że nie mogłem im pomóc. Nie słyszeli mojego wołania. Zaraz po tym obudziłem się. No i to wszystko od Jaromira, jeśli chodzi o sny. Dodaję tylko, że w kolejnej wiadomości napiszę więcej o tym, jak się mu tu w Stanach, a dokładnie w Luizjanie, mieszka. Bardzo Ci, Jaromirze, dziękuję. Mam nadzieję, że podróż do Polski była ok. Nie wiem, czy już jesteś z powrotem. No bo Jaromir bardzo przyjaźnie zaproponował mi, stąd wiem, zaproponował mi, że jeśli coś chcę wysłać do Polski, to jest właśnie okazja. Bardzo Ci za to dziękuję. No ale nie będę potrzebował tego, bo mój syn niedługo przylatuje, więc wszystko będzie w porządku. No i to tyle, jeśli chodzi o sny. A teraz chcę Wam pokazać dwa filmiki, jakie dostałem od moich przyjaciół. Jeden będzie od przyjaciółki ze Stanów Zjednoczonych, tutaj z San Antonio, która wieczorem wychodzi na balkon, żeby się odświeżyć, przewietrzyć. Mieszkają w ciekawym miejscu, tam jest dużo przestrzeni. No i w efekcie zobaczyła coś, co nazwała UFO. A ja tak naprawdę nie wiem, co to jest, ale pokażę Wam, Wy sami osądźcie. Wydaje mi się to bardzo tajemnicze. No i drugi film,
też od mojego przyjaciela z Polski, który wysłał mi filmik, to prawdopodobnie nie jest jego, który pokazuje sytuację, jaką ja widziałem. Ona jest bardzo podobna do tej, którą ja widziałem z samolotem, z tą różnicą, że ten samolot na tym filmiku to będzie duży pasażerski, a tamten był mały pasażerski, prywatny, taki 15-osobowy. No to wracam do Was po tych dwóch filmikach. Według autorki tego filmu telefon był trzymany w ręku z ręką opartą o poręcz balkonu. Zapytałem ją o to, dlatego że widziałem, że obiekt wiruje, a nie wiadomo, nie ma żadnego odniesienia, żeby zobaczyć, czy wiruje telefon, czy też ten obiekt. Jednak autorka zapewniła mnie, że telefon był w miarę możliwości trzymany oparty o poręcz balkonu, natomiast obiekt wirował. Widać błyski światła jakby od środka po lewej i po prawej, które mogą też sugerować, że to samolot. Natomiast jeśli jego zachowanie jest tak dziwne, to nie może to być samolot. Jakość drugiego filmiku jest kiepska, ale sytuacja jest taka, jaką ja przeżyłem. Zobaczcie. Samolot stojący w miejscu. Już jestem, kochani. Niedługo kończymy poranik, ale ja chciałbym jeszcze, bo już się stało tradycją, że w poniedziałek dziękuję moim darczyńcom. No i chciałbym podziękować za donacje na rzecz pracy na moim kanale Elżbiecie Masłowskiej, Wojciechowi Jabłońskiemu, Sylwii Kolasa, Justynie Karatnik, Annie Koziarskiej, Barbarze Korneckiej, Margaret Kocot i Bożenie Kuca. Bardzo Wam dziękuję. Kochani, to już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia za tym jutrzejszym poranniku. Trzymajcie się. Cześć. Kocham Was. Pa, pa.